Pacjent z chorobą psychiczną, poza tym, że dotykają go wszystkie te bolączki, które dotykają większość polskich pacjentów w ogóle, czyli problemy z dostępnością do specjalisty, z dostępnością do leków. No to jeszcze oprócz tego ten pacjent jest szczególnie wrażliwy społecznie, tak? To jest pacjent, który jest szczególnie narażony na stygmatyzację. Choroby psychiczne wyjątkowo są źle odbierane społecznie. Społeczeństwo ma bardzo niewielką wiedzę, za to bardzo duży poziom strachu przed tego typu chorobami. I stąd tym pacjentom jest wyjątkowo trudno zafunkcjonować społecznie po epizodzie, czy nawet wtedy, kiedy już są odpowiednio zaopiekowani od strony medycznej, prawda, i już jakby mogliby funkcjonować normalnie, ale okazuje się, że właśnie jest ta bariera stygmatyzacji, bariera odrzucenia przez otoczenie, bariera strachu nawet osób najbliższych, prawda, nawet rodzina podchodzi do takiej osoby z takim niepokojem. No i wielki, wielki problem tego, że te osoby wypadają jakby bardzo często jest to w takim na początkowym etapie życia, kiedy trzeba właśnie zdobywać wykształcenie, no i jakby iść dalej, jakąś ścieżkę kariery, jakąś w ogóle ścieżkę życia sobie tworzyć, no to na tym etapie właśnie schizofrenia się objawia i wtedy jest bardzo, szczególnie jest trudno właśnie takim osobom sobie z tym poradzić.